Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku serii Kaszubska Gospodarka. Znajdujemy się na mapce Kolonia, a w dzisiejszym odcinku żniwa jęczmienia, kontynuujemy sobie. Już mój kombajn jest na polu, kombajnista kosi. Ja akurat dzisiaj będę zajmował się głównie prasowaniem i transportem zboża na gospodarstwo, także jadę, bo nie ma czasu, trzeba działać, trzeba to wszystko dzisiaj zebrać. Ponieważ tu widzicie, stoi wypożyczony siewnik, będziemy sobie siać nim akurat rzepak. No mam nadzieję, że jutro, z racji tego, że planuję po prostu jak najbardziej ściąć sobie koszta. O, zjedziemy sobie tutaj przez sąsiada akurat gospodarstwo. O co chodzi właśnie z tym cięciem tych kosztów? Mamy wypożyczony siewnik do trawy, bo przesiewałem sobie trawę. No to uznałem, że skoro już wypożyczyłem sobie ten siewnik do tej trawy, no to potrzymam go jeszcze jeden dzień, tam te parę groszy za niego zapłacę. Raptem tam chyba wyszło to 200 zł i ja sobie go użyję potem następnie do siewu rzepaku na tym polu. A tu jest dobry hektar do zasiania, to jest dość dużo. No więc wiecie sami jak to jest. 1 plus 1 równa się oczywiście 2, czyli po prostu trzeba ograniczyć te koszta. Tutaj tym 9-metrowym siewnikiem chwila moment wszystko sobie obsieję, chwila moment to wszystko ogarnę i nie będę musiał się martwić o to, czy ten mój siewnik da radę, a zresztą no, mój siewnik już idzie na sprzedaż, o ile już go nie sprzedałem, bo mnie trochę denerwował ostatnio. Dobra, tam się wszystko rozładowuje, także ja się pakuję do naszego Ursusika i sprawdzę przy okazji, tak, maszyny używane, nic ciekawego, i czy nasz siewnik jeszcze tutaj żyje wśród nas. Widzę, że już go nie ma, czyli już się go pozbyłem. No powiem wam, że on no, wymagał tego, aby go sprzedać niestety, z racji tego, że on już w pierwszej młodości nie był. Tutaj akurat troszkę miał tam swoich mętlików, więc o, może nawet i dobrze, że go sprzedaliśmy. No i też dobrze, że podjeżdżamy 80% w Deutschu, więc on mi się akurat tutaj wysypie i sprawa powinna być ogarnięta. No, wystawię Meister rurę, bo już nie mam czasu, żeby na ciebie czekać, bo zaraz będziesz miał pełen zbiornik całkiem. O, pięknie, czyli tam prawie, że pełen zestaw 8 na 10 ton będę miał w tym zestawie, więc tak akurat myślę, że powinno być. Także pojedziemy, wysypiemy to, no wrócimy i będziemy sobie tutaj dalej działać. No a pracownika wyślę na kolejne pole, bo roboty dzisiaj, roboty. Tam jeszcze chciałbym ten drugi jęczmień skosić i jęczmień mieć z głowy, wtedy zostaje mi tylko i wyłącznie pszenica. O, tutaj widzę, że jeszcze troszkę mogę sobie poczekać, tą 60 to sobie poczekam. Aktualnie sobie wjadę, trochę poprasuję, żeby też mieć troszkę z głowy tutaj tej pracy. Wywalona belka, to możemy sobie dalej jechać. No mam nadzieję, że tutaj ładnie, pięknie wszystko uda mi się poprasować i te belki też nie będą za bardzo kolidowały z kombajnem, no bo nie chciałbym akurat przeszkadzać temu mojemu pracownikowi w tej jego pracy. Zapomniałem, mogłem sobie tutaj dodać mod na inteligentniejszego pracownika, to bym sobie wtedy akurat go puścił na drugiej działaczce, tej koło pana Wojtka, a tutaj bym sobie działał już sam z pracowaniem, ale to na spokojnie, pomalutku wszystko to dzisiaj ogarniemy. No bo będę chciał jeszcze tam wieczorem rozlać sobie gnojowicę, chociaż zobaczymy. Być może tą akcję zrobię sobie w międzyczasie, że pak zasieję sobie ostatniego dnia sierpnia, czyli w ostatni możliwy dzień, a sam tutaj będę się zajmował innymi sprawami, bo jednak muszę wam powiedzieć, że tutaj trochę tej roboty jest do zrobienia na tym gospodarstwie niestety. Poczekamy chyba jeszcze z tym, aby ten nasz kombajn się nam wysypał, choć z drugiej strony no, można byłoby poczekać. Myślę, że można byłoby tą chwilkę jeszcze poczekać, to akurat on sobie tutaj wszystko ogarnie, ten kombajn, a ja może akurat sobie jeszcze jedną belkę zrobię, to już akurat wątpię, że mi ta belka wyjdzie. Co do tej prasy, to ona ma taki no, mały problem, moim zdaniem, z belkami, ale do ogarnięcia. Nie będę się tutaj dalej bawił, przesiadam się do 60, bo kombajn ma, a on ma dopiero 900 kg. To akurat niech on tam sobie kosi.
na spokojnie tych parę przejazdów zrobi, a ja z tą belką jakoś to jest sobie poradzę. No i akurat chyba na złość wyjdzie tak, że belka mi wyjdzie idealnie w miejscu, gdzie będzie kosił kombajn. A jak? Ale ja sobie to zrobię w sposób, myślę, że inteligentny, bo ja sobie wywalę gdzieś tutaj z boczku. O, ładnie, pięknie. I ten pasek sobie zbiorę w tą mańkę. Tak troszkę inaczej, ale też poniekąd zawężę ten krąg, w którym byłby problem po prostu z wyrzucaniem tej belki. Czasami po prostu trzeba sobie troszkę poradzić. No i zaczniemy teraz jechać tędyk. A tamten ukośnie jeden pasek sobie zrobię na samym końcu, kiedy tam też wszystko wykosimy. No powiem wam, że jest duże prawdopodobieństwo, że w miarę szybko uda mi się to wszystko tutaj sprasować. Więc akurat to mnie bardzo cieszy, żeby ta prasa jeszcze tylko szybciej te belki wywalała, to byłoby jeszcze lepiej. Ogólnie w sierpniu będę musiał się przemęczyć dwoma ciągnikami, tak jak już wspominałem. Lipiec, sierpień, no i tam część chyba czerwca, męczymy się na dwa. No i nasz nowy traktor przyjeżdża do nas we wrześniu, początkiem września. Także od początku września no, nowa maszyna, nowy koń w stajni. Będzie to oczywiście czerwony Zetur. Jak wcześniej wspominałem, ojojoj, tu jeszcze drzewka Holender są. O, belka ładnie wypadła. Niech tam się troszkę może nawet stoczy. To będzie lepiej dla mnie. A my sobie jedziemy. Jedziemy i działamy. Zaraz trzeba będzie tutaj 60 brać w obroty, bo będzie nasz Deutschfahr miał pełen zbiornik. Ale ja myślę, że też do tego momentu uda mi się i całą prasę mieć. Bynajmniej mam taką nadzieję, że zanim Deutschfahr nawróci, to pełna prasa będzie. Tak, staram się bynajmniej, żeby dzisiaj to wszystko szybko poszło, więc zobaczymy. Plan na rzepak jest taki, że teraz na to ściernisko będzie rozrzucany obornik. Potem jedziemy tutaj gruberem. Czyli to samo będę mniej więcej tam robił w kolejnym odcinku. I w międzyczasie też będą robione żniwa. A potem po oborniku damy sobie jeszcze właśnie ten gruber, a po gruberze centralnie wjedziemy w tym siewnikiem już z siewami właśnie tego rzepaku, tym siewniczkiem fajnym i no zaoszczędzimy sporo, bo 1/3 czasu praktycznie no, byśmy normalnie spędzili nad tą pracą, więc uważam, że jest to jak najbardziej do przyjęcia to wszystko. Dobra, sypaj się majster. Ja już chcę mieć pełne przyczepki i móc jechać na gospodarstwo. Chyba pełne przyczepy będą, mam bynajmniej taką nadzieję z tego wszystkiego. Dużo już mi tutaj pewnie brakowało, jest 10 ton, więc jedziemy tą 60 pomalutku. O, sobie te szosowe biegi włączymy. Też troszkę lepiej będzie szedł ten traktor. No i teraz będzie to trzeba wszystko jeszcze wpakować akurat na spichlerz, też nie wiem czy widzieliście, już dzisiaj jest plan deka, także jest dobrze. Jest już to wszystko ogarnięte w miarę. O, przejedziemy sobie przez sąsiada gospodarstwo, na szczęście nam pozwolił, więc sobie tutaj działamy. No gospodaria ma nawet, nie ma co ukrywać. Miała ona być kupiona właśnie pod te nasze plany, które mieliśmy, ale jednak nie wypaliło to. No i jest jak jest, działamy na tym co mamy. Lewa, dobra. Na chwilę to sobie nawet włączę, żeby mieć pewność, że to wszystko na lewą będzie waliło. Ach, patrz, ta plandeka mogła troszkę inaczej tam stać, ale okej. Trudno, to niech się tutaj wali. My bierzemy sobie szafera i działamy. 10 ton, kurczę, 10 łyżek mniej więcej wychodzi. No to chwila roboty będzie, ale mam nadzieję, że jako tako to sobie tutaj szybko wrzucimy. Stodoła pomału robi się za mała, muszę wam powiedzieć, ale na szczęście za 2 lata i będzie ona wymieniona na coś tam większego. Ale to też zobaczymy, wszystko jest tutaj zależne akurat od naszych kredytów, nie będę ukrywał. Od tego ile tutaj, kurczę, będą one od nas ciągnęły. No w tym roku idą kredyty 3. Bo idzie na traktor z dofinansowania jeden kredyt i tam idzie traktor, pług oraz przyczepa jedna i druga. Kolejne dofinansowanie idzie, no ta
Landeka ewidentnie w złym miejscu jest. Będzie trzeba tutaj tak półokrągło podjeżdżać. Kolejny kredyt idzie na oborę, no i jeszcze jeden kredyt będzie szedł u nas na zakup siewnika, bo planuję właśnie kupić sobie siewnik używany, no i używany używany siewnik. I co tam jeszcze miało być, kurczę, kupione? Aż mi wypadło to totalnie z głowy. Używany siewnik to miało być jedno. I kolejna sprawa, mieliśmy jeszcze kupić nowy, sorry, nie używany, a nowy rozrzutnik do obornika, z racji tego, że właśnie ten nasz będzie stary sprzedawany. Także no sporo też maszyn w tym roku tutaj przybędzie. 400 tysięcy kredytu, myślę, że to tak maksymalnie ile weźmiemy, ale jednak trzeba będzie to wszystko pobrać, więc trochę nas zabawy czeka, ale liczę na to, że sobie z tym jakoś tam poradzimy. Lepiej lub gorzej, ale jednak sobie poradzimy i ogarniemy te sprawy wszystkie. Muszę wam powiedzieć, że ta ładowarka teleskopowa, akurat ta z tą łyżką, robi świetną robotę. O, pięknie wszystko się wysypało, to ja akurat tutaj sobie 60-ką naszą nawrócę, żeby móc sobie tutaj na spokojnie pozbierać to wszystko. No, czy tak na spokojnie, to wam powiem, że nie bardzo, bo show żniwny już jest robiony tutaj. Nie, całe show, że tak powiem, już się dzieje. Ja to zawsze mówię, że na żniwa to na spokojnie, pomału, ale chyba nie jak żniwa są u mnie. Bo jednak sami widzicie, że tutaj wszystko szybko, szybko jest robione. Dobra, już 80% ma gościu u mnie, mój pracownik. Najwyżej chwilę poczeka, bo ja się nie wyrobię. Muszę pierw to wszystko tutaj załadować, a dopiero będę mógł jechać. Trochę to podwórko jest małe, tutaj by była dobra żmijka akurat, ale nie mamy takowej jeszcze. Może kiedyś się dorobimy, zobaczymy. Ale mimo wszystko naprawdę nie jest źle. Idzie to jakoś przeżyć. I powiem wam, że nawet ta robota tutaj idzie. Ubywa, że tak powiem, tego wszystkiego. Ja też tutaj akurat to głównie chcę ładować już ładowarką, bo to, co będę dowoził później, to raczej będziemy sypali na tą plandekę, a ładowarką sobie będę ładował później. No, z racji tego, że nie będzie za bardzo czasu. Bo jednak tutaj, kurczę, będę chciał na to drugie pole pojechać, tam zaatakować ten jęczmień. No i go dzisiaj skończyć do tej 21. No i potem pszenica, kurczę, będzie nam też sporo roboty zabierała. Ale to myślę, że koniec końców tam sobie jakoś na spokojnie to wszystko wykosimy. Dobra, pięknie, jest to zebrane. To ja sobie tam wejdemanka gdzieś dalej postawię, czy tam, sorry, szofera. Nie wiem, czemu mi ta ładowarka się z wejdemanem akurat kojarzy. No, akurat pełen zbiornik, a ja ruszam z gospodarstwa, więc myślę, że sobie jakoś tam dojedziemy. Pomału. No już nie ma co się spieszyć, jak on stoi. Pytanie tylko, jak on stoi, żebym nie musiał tego pracownika mojego wyłączać. Ach, kurde, przez te chaszcze pojedziemy. I chyba stoi źle. A nie, stoi nawet całkiem fajnie, tyle że tu jest taki mały myk. O, Ursus ma jakieś problemy. Że będę musiał chyba niestety sobie tutaj samemu zaraz poradzić z tym moim kombajnistą. I ten kawałek dokończyć już samemu kosić. Zobaczymy. Na razie postaram się jeszcze chociaż parę pasków sprasować, żeby później po prostu było mi to łatwiej robić. Sami widzicie, że dzisiaj no, się dzieje tego dość dużo, no jednak trochę tej roboty jest, ale jednak cieszy mnie to, że ten jęczmień fajnie tutaj nam klonuje. No, zebraliśmy już dzisiaj ponad 10 ton, około 14 łącznie, nie wiem ile tego jest zebrane, ale pewnie około 5. I 14, czyli tam około 19 ton myślę, że łącznie mieć będziemy, no a to jednak jest niemało. Także to mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. No i oby tak dalej, nie? Oby tak dalej, to będzie super. O, widzę, że ładnie dokosił, więc on sobie tutaj będzie sam radził. No, 4 tony już mamy.
Tam jeszcze myślę, że około pół tony zbierze. No to nie jest tak źle. Tylko, że na tamto pole i tak będę musiał pojechać pełnym zestawem. Niestety i niestety, z racji tego, że właśnie no tam będzie też około 14 ton do zebrania. Mimo wszystko zaprowadziłem tam mój rozrzutnik obornika oczywiście, który jest przerobiony na przyczepę w tej chwili na czas żniw. Więc tam się zmieści około 5 ton, łącznie 15 ton, czyli zaprowadzę tam 60 pustą i ona sobie na spokojnie powinna dać radę, bynajmniej mam taką nadzieję. A no wyjdzie, że tak powiem, w praniu co wyjdzie. Wiadomo, te plony są, które tutaj nam gra pokazuje, są takie na oko mniej więcej, można by rzec. Więc też ciężko jest tutaj, że tak powiem, powiedzieć co i jak. Ja myślę, że jak ten mój kombajnista nawet pracę skończy, to ja sobie tutaj pozwolę chwilę podziałać jeszcze z prasowaniem, żeby je dokończyć może. A dopiero później go przeprowadzę, albo nawet go na chwilę podmienię. Niech on tutaj, kurczę, sobie zje obiad. My to wszystko skosimy. Niech on sobie chwilę odpocznie. Przeprowadzę kombajn dalej. Tutaj już dużo nie zostało. No mówiłem, pół tony będzie do zebrania, jednak jest trochę mniej. I FPS-y szaleją, ale lagi w grze mi nie wychodzą, więc nie wiem, co się tutaj za bardzo aż takiego dzieje. No ale już trudno, dobra. Rurę sobie wystawimy. Albo lepiej schowamy, bo coś czuję, żebyśmy tutaj zaraz sypali na tą drugą autosankę, co jest z tyłu pusta. A to jednak nie o to w tym chodzi. Dobra, sypiemy i jedziemy dalej. Także ja już widzę, że tutaj na spokojnie to wszystko sobie sprasuje dzisiaj, także to już mnie cieszy. A ja się byle czym nie cieszę. Zjedziemy sobie niżej. Jedziemy pod nasz wózek i jedziemy do pana Wojtka na jego pola, dalej tam pokosić. No i fajnie, powiem wam, że pieniążki fajne zarobione, także można się z tego bardzo, ale to bardzo cieszyć, że jest jak jest. Dobra, tutaj tak mniej więcej. Przewody, wałek, odczep. No to akurat te automatyczne takie wskakiwanie tego headeru jest poniekąd fajne, ale żeby to się kotwiło chwilę później, to byłoby lepiej, no ale już trudno. Dobra, mniej więcej coś takiego. Okej. Teraz drzwi otworzę. O, pięknie. Bo troszkę już się robi gorąco. Kąciki na drogę. I jedziemy. Na szczęście nasze mamy do przejechania dość niedużo, więc na spokojnie dzisiaj przejedziemy to. I coś tak czuję, że no całego tamtego pola na odcinku raczej nie ma szans, że wykoszę, ale wykoszę dość sporo, więc tu już się z tego bardzo, ale to bardzo cieszę. No i będę miał przede wszystkim to pole tutaj sprasowane, gdzieś tam sobie to wszystko pozwożę. Akurat z tego jednego pola muszę to zwieść poza odcinkiem, ale raczej też sobie jedną akcję z takiego zwożenia tych balotów zrobimy, tylko że już po prostu na spokojnie gdzieś tak troszkę później. No bo jednak jest tego sporo do ogarnięcia, a no w przyszłym odcinku już by trzeba było przygotowywać sobie pola częściowo, bynajmniej pod zasiewy tej pszenicy, tego rzepaku, chciałem mówić pszenicy, pod zasiewy rzepaku. Dlatego też będą prace takie uprawowe, rozrzucanie obornika, uprawki przeplatane właśnie żniwami. No troszkę trzeba będzie podziałać tutaj i poogarniać, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. Dobra, na spokojnie, raczej na spokojnie, ale w miarę sprawnie. Podłączymy sobie ten header. Mogę sobie tam wjechać do pana Andrzeja, no ale już trudno, sorry Wojtka. Troszkę sobie pougniatamy tutaj, parę kilo nam odejdzie tego dobrego. No dobra. Jeszcze sobie wyjdę. Przewody, wałek. Nawrócimy sobie tutaj. No i przejadę sobie tak, mam nadzieję, na szybko w miarę dwa razy dookoła i puszczę pracownika. A sam będę sobie po prostu dalej kontynuował to prasowanie. No przeprowadzę tu jeszcze 60, żeby no też było co tutaj robić. No i myślę, że koniec końców robota będzie wykonana.
200 do 5%. Zobaczymy, ile ostatecznie z tego pola zbierzemy, bo myślę, że trochę tego będzie. Te ustawienia sobie tylko wyłączymy. Potrzebne. A tutaj kurczę drzewko będzie do usunięcia, już widzę jedno. Mnie trochę denerwuje, ale to też przy okazji. A i tutaj są jeszcze słupy, także no kurczę, tutaj pracownik będzie miał trochę problemów, ale mam nadzieję, że ogarnie na tyle, żeby po prostu on sobie cały czas kosił, a potem poza odcinkiem już sobie to wszystko, wiecie, tam po swojemu już zrobię, tak żeby było jak ma być. No widzę, że nie jest najgorzej czasowo, także no, będzie chyba dobrze, wszystko ogarnięte. Dojczwar, no drugi dzień dzisiaj można powiedzieć, że nim żniwujemy i muszę wam powiedzieć, że jestem naprawdę z niego zadowolony, bo kurczę, no kombajn świetną robotę robi, jak na swój wiek. Także no liczę, że co najmniej jeszcze ze 4 sezony, no 3 sezony na pewno u nas porobi, a potem na coś tam go innego pewnie nowszego wymienimy. Ale na razie to też będzie taki trochę przestój, bo to spłata kredytu, bo to rozbudowa gospodarstwa. No nie będę ukrywał, że jeżeli kupimy teraz traktor, te przyczepy, to wszystko, no to tam jeszcze może siewnik do kukurydzy się wymieni. Może przystawkę się kupi do kukurydzy, a wróćcie, przystawki nie kupuję. Ale mówię, może się wymieni właśnie jeszcze trochę tego sprzętu. No i no stety i niestety, ale dopiero po trzech latach mniej więcej będziemy mogli sobie inwestować w jakieś tam nowe maszyny. A tak będziemy się zajmowali właśnie spłatami tych naszych kredytów, no bo jednak troszkę tego będzie w tym sezonie do spłaty, ale sobie jakoś mam nadzieję, że z tym wszystkim poradzimy w lepszym lub gorszym stopniu, ale to nie powinno być aż tak tragicznie, przynajmniej tak mi się wydaje, no ale wiadomo, będzie jak będzie. Oby było dobrze. No, tu już mamy pół zbiornika, także akurat jak dojedziemy do tego rozrzutnika, no to myślę, że tam około tych 3 ton powinno być w zbiorniku. No, także fajnie. Akurat odpowiadę sobie drugi raz, wysypię się, puszczę pracownika, niech on sobie tutaj kosi, a sam po prostu pojadę zaprowadzić 60-kę, wysypać ją, przejadę ją tutaj, no i z torem będę kontynuował sobie tam prasowanie, no, żeby tylko na w tym odcinku to ogarnąć. Słomy też w tym roku jest dość sporo. Myślę, że część tej słomy sprzedamy, a no, dużą część sobie zostawimy. Ale też to jeszcze się okaże z racji tego, że jednak no, jest taki problem, że tej słomy mi z zeszłego sezonu no, nie została. Wręcz przeciwnie, prawie że zbrakło. Więc być może trzeba będzie tej słomy po prostu zostawić troszkę jednak więcej, aniżeli w zeszłym, ale to sobie zobaczymy później. Dobra, to już sobie rurę możemy wystawić. I zaraz sobie pod tą naszą szczepę cofniemy. Akurat prawie 3300 będzie, także jest ok. Kurde, też tutaj podjechać Holender to trochę ciężko, ale sobie poradzimy. No to w międzyczasie sobie też jedną beleczkę, mam nadzieję, że w zyturze zrobię. No akurat zanim tam Dojczwar się wysypie, no to akurat tutaj tą jedną belkę możemy zrobić. I to co się dzieje w tej prasie, to aż mnie po prostu denerwuje, no ale trudno, trzeba sobie radzić. Te belki nie, no, nie wypadają. Mimo wszystko, że ten traktor stoi na ukosie, on chyba musi jechać, kiedy ta belka wypada, to dopiero ona wypadnie tak, jak powinna wypaść, a nie, że ona będzie stała gdzieś tam dopiero na zakrętach, ją może łaskawie wyrzucić. Także no troszkę słabo, no ale już trudno. Taką prasę mamy, na takiej sobie trochę popracujemy, a potem można coś nowszego się wymieni, nie do końca polskiego. Zobaczymy. Tutaj jeszcze czas pokaże. No i dobra, i pięknie jest kolejna belka. A, kombaj się wysypał, to jedziemy nim drugi raz dookoła. No, akurat przejedziemy 2 razy dookoła, jak mówiłem, się wysypie. No i już pracownikowi dam lejce za
od kombajnu, a sam, no, mam nadzieję, że tam to wszystko jeszcze uda mi się sprasować. No, odcinek dzisiaj będzie może około 35-40 minut, chociaż ostatnio inna Dzikiej Dolinie zrobiłem podobny odcinek, no, z racji tego, że tej pracy było dość dużo, tam ta 60 nie chciała współpracować, no i wyszło jak wyszło, ale już mam nadzieję, że będzie dobrze. Też będzie dopiero około tej 18.30, może 19.00, kiedy skończę prasować tamto pole, no to jeszcze przyjedziemy sobie na to i to sprasujemy. Raczej tego nie będę zwoził tak szybko, to gdzieś tam na sam koniec wszystko sobie zwiozę. Dzień, kiedy będzie to wszystko też tutaj, czy wszystko będzie siane, kiedy będzie siany rzepak, wtedy też sobie hawelki pozwożę, bo to będzie taki jedyny dzień i jeszcze ostatni, kiedy tutaj te moje ścierniska nie porosną mi kwastami, więc myślę, że będzie to najlepszy wybór i wtedy właśnie sobie tutaj będziemy działali ze złożeniem tych wszystkich belek. Mam nadzieję, że gdzieś się zmieścimy, jak nie, to chociaż tutaj z tego rejonu do pana Wojtka. Znowuż to, co będzie po pszenicy, po jęczmieniu do mnie na gospodarstwo i myślę, że takim oto sposobem sobie to wszystko poogarniamy, ale zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Robiłem takie już przymiarki pod to drugie gospodarstwo, czy tam bardziej można powiedzieć, że pod budowę naszej obory i powiem wam, że kurczę, no będzie fajne gospodarstwo, naprawdę. Tam się będzie działo. Już się nie mogę doczekać tego, aż my się tutaj tak już faktycznie rozwiniemy w takim stopniu, w jakim bym chciał, bo naprawdę będzie super. I no będzie, myślę, ten klimat tutaj zachowany. Przynajmniej mam taką nadzieję tego gospodarstwa. No i obyśmy się tylko dalej rozwijali, no to będzie super. Mówię, jeszcze jak nowa chlewnia powstanie, potem nowa stodoła będzie postawiona, czy raczej nowe garaże, to już w ogóle będzie elegancko. I może na sam koniec sobie dom wyremontujemy. Kto wie, zobaczymy. Jeszcze tutaj dużo przed nami akurat, także jeszcze wiele się będzie działo. I myślę, że tutaj akurat, no, czas pokaże, co tutaj uda nam się osiągnąć, ale akurat dom sobie też wyremontował akurat na tej serii. Zresztą nie tylko na tej, bo i na serii od zera również ten dom sobie chciał wyremontować, no bo tam on też trochę tak nie kontrolował Polsce do nieba. Z racji tego, że tamto w ogóle gospodarstwo samo z siebie jest małe i są takie trochę problemy natury technicznej, że nie mam się gdzie zmieścić z tym wszystkim. O, patrz, ta, tutaj tylko 4 tony wchodzą, a nie 5. Poszukali mnie, Holender. No trudno. Jak 5 ton, to 5 ton. Pół zbiornika będzie, to akurat mam nadzieję, że 60 zdążę obrócić. Także tutaj puszczamy sobie pracownika, niech on sobie działa. A my jedziemy właśnie wysypać tą jedną przyczepę na plandekę, tak jak wspominałem. No i ją zaprowadzimy. I nie wiem, może na sam koniec, jak będzie chwila, to sobie tam to podrzucimy zboże na stodołę, a jak nie, no to będzie sobie leżało i ja już tam poza odcinkiem to sobie ogarnę. Powiem wam tak, no nie wiem, jak ja połapię to wszystko, no bo 300-400 tysięcy kredytu mniej więcej będzie się szykowało na teraz do wzięcia. No ale myślę, że jakoś to tam nam się uda ogarnąć. O, i po to tą lampę kurka wodna wywaliłem, żeby móc... Nie, ta przyczepa, sorry. Żeby móc takie coś tutaj zrobić, że tak powiem. No, i o to tutaj chodzi, żeby tak sobie wszystko ładnie, pięknie wysypać. I się z niczym tutaj za bardzo nie bawić. O, pięknie się wsypie. Przynajmniej póki co, zobaczymy, jak będzie z tym dalej. Tam cała to ona została, no to jakoś to się tutaj musi zmieścić. No i jedziemy. Jedziemy na nasze pola, już sobie pojadę tutaj polnymi drogami. O, może i trochę drogi na dworze, ale też poniekąd może w miarę szybko tam dojadę. Jest takie trochę półkole. No nie, na dworze trochę tej drogi, już trudno. Ale co mi tam. Ważne, że dojedziemy. Byle dojechać, bez większego pośpiechu i będzie dobrze. Czasowo odcinek i tak bardzo dobrze wychodzi. Mam bynajmniej takie odczucie. Także jest całkiem ok. Jęczmienia w tej chwili mamy
18, 23 i 4 to jest 27 ton jęczmienia. Kurde. No muszę wam powiedzieć, że jest tego sporo. A coś czuję, że będzie tego jeszcze więcej, także no jest naprawdę dobrze w tym sezonie. To już się wam mogę na pewno pochwalić. No i oby było po prostu tylko lepiej w kolejnych sezonach. No, będzie też trzeba myśleć pomału o jakichś tam silosach, ewentualnie jakiejś większej stodole. No bo naprawdę nie będzie gdzie tego wszystkiego magazynować. Być może też w tym sezonie część zboża sprzedamy sobie szybciej. Zobaczymy. No bo jak nie będziecie tego trzymać, to już powiem wam, że jest lipa. A jeszcze jest pszenica do skoszenia i jeszcze jest kukurydza. Chyba że kukurydzę zrobimy sobie na kiszonkę, bo uda mi się je gdzieś tam zmagazynować, no to wtedy tak by można było zrobić. No dwa silosy będą, więc no myślę, że to by nie był problem, żeby to wszystko tutaj pomagazynować, więc zobaczymy. 60 sobie na razie zostawię kawałek dalej, niech ona sobie tutaj stoi. No a my się pakujemy właśnie do zetora. Będziemy sobie kontynuowali tutaj to nasze prasowanko. No bo mówię, chciałbym na tym odcinku to prasowanie akurat skończyć. Dużo tej roboty nie ma, więc no myślę, że sobie na spokojnie to jeszcze ogarniemy. I chociaż tam mniej więcej będziemy wiedzieli, ile tych belek tutaj będzie zrobionych. No myślę, że jeszcze co najmniej z 15 sztuk zrobimy, jak nie 20. Bo tej pszenicy jednak jest dość sporo. No i będę musiał podjąć małą decyzję, co z tą kukurydzą. Czy robimy ją na kiszonkę, czy na ziarno. No powiem wam tak, jeżeli nie będę miał gdzie tego zmagazynować, no to robimy to na ziarno, znaczy na kiszonkę. Jeżeli oczywiście będą silosy, no bo jak nie, to trzeba będzie myśleć dalej nad ziarnem. No, wszystko wyjdzie w czasie. Poniekąd zawsze mogę to sobie wrzucić na tutaj akurat pod tą naszą wiatę, gdzie stałby kombajn. I to by nie był głupi pomysł. To by nie był głupi pomysł, więc takie coś zawsze można zrobić. I zobaczymy, no jak będzie trzeba, przyszpili nas, to i tak się zrobi. No po prostu byle tylko troszkę grosza wpadło. No jak też mówiłem, nie chcę na każdej serii robić kiszonki cały czas kukurydzy. Tutaj będzie strawy, będzie przyczepą samozbierającą, więc no poniekąd też właśnie dlatego tutaj jest jak jest. No i ta przyczepa będzie kupiona, a sieczkarnia no będzie sprzedana, ale już nie została sprzedana. Chociaż zobaczymy, no bo jeżeli tej trawy jakoś wielce dużo nie zbiorę, no to wtedy mogę jeszcze pomyśleć sobie nad tym, aby właśnie robić sobie tutaj to wszystko, tą kiszonkę akurat z tej kukurydzy, chociaż akurat no mamy sporo jeszcze belek tej pierwszej kiszonki, więc tutaj myślę, że kukurydza pójdzie na ziarno raczej, a to ziarno będziemy po prostu gdzieś pod tą wiatą sobie tam magazynować na spokojnie, bo tutaj akurat mi się z tym wszystkim nie spieszy. No i tam parę miesięcy sobie, jak to przemagazynujemy, to się nic nie stanie, a zresztą nawet sobie sprawdzimy, najpóźniejszy zbiór kukurydzy to jest listopad, początek listopada powiedzmy, a jaka by tam mniej więcej cena była, to też mnie interesowało w tym listopadzie. Kukurydza ma teraz tysiaka w listopadzie, a w grudniu no miesiąc czasu przemagazynować to w tej wiacie, myślę, że nie byłby to jakiś tam wielki problem i jest to do ogarnięcia, więc tutaj akurat z tym chyba nie będzie problemu. Bizon, czy raczej ten nasz Deutschwart sobie tam postoi tamten miesiąc czasu na dworze, to jemu tam się akurat nic takiego nie stanie, a wręcz przeciwnie, myślę, że tutaj akurat sobie trochę on na tym dworzu odpocznie, przewietrzy się. Nie no, miesiąc czasu to nie jest dużo, tam akurat no tej kukurydzy też może jakoś wielce dużo nie będzie, może to zmagazynuje na moich wszystkich przyczepach, kto wie. No bo jednak cały czas muszę pamiętać jeszcze o tym, że mi dochodzi jedna przyczepa nowa. Tam jest 10 ton ładowności na niej, więc no dość sporo będzie. Tam 10 z groszami akurat, no ale tam zaokrąglimy to sobie do 10 ton. Więc uważam, że przyczepa naprawdę fajna i no, powinna sobie tutaj u nas radzić. Przynajmniej taką mam nadzieję. No i pięknie, zostały nam tutaj ostatnie przejazdy. Także spoczko.
I praktycznie mamy dzisiaj zrobionych tych belek 10. No ta będzie 11. O, spokojnie, tych belek na pewno mi wystarczy na cały sezon. Nawet jeżeli mi ta obsada się tutaj powiększy, a się powiększy, tych moich zwierzaków, czy to akurat u krów, czy to u świń. Także no, będzie myślę tutaj tej słomy wystarczająco, przynajmniej mam taką nadzieję. No patrz, ta będzie się ta belka tutaj trzymała, Holender. Będziemy musieli ją wyciągnąć, bo jedziemy teraz w trochę większą trasę. No bo muszę jednak ten traktor już dozaprowadzić na kolejną działeczkę. A z wami się pożegnać. Dziękuję za oglądanie. Przede wszystkim za to, że byliście, że ten kanał subskrybujecie. Oczywiście pod odcinkiem standardowo proszę o łapkę w górę. No i subskrypcję dla osób, które jeszcze tego nie robią. Wbijajcie na moje pozostałe odcinki i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.